Witam, tutaj Spartiatix, a dzisiaj będzie Olaf na topie, żeby za dużo tej dżungli na kanale nie było. I teraz tak, od razu powiem, jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś, to tutaj powinno się wyświetlić subskrybuj, naciśnij teraz suba, wtedy pomożesz mi w rozwoju. No i jeszcze daj lajka pod filmem, jak możesz, wtedy filmik dotrze do większej ilości osób. No i też pomoże w rozwoju. No i jeżeli chodzi o reklamę, to tyle. No i wracamy do gry. A więc tak, jak tu gramy? U nich Nasus na topie z teleportem i ghostem. Victor OP jest z barierą na midzie. Lucian i Blitzcrank na bocie. I dodatkowa Nocturne na dżungli. A u nich, znaczy u nas. O, co widzicie? O, tu Lee Sin Place widzę, ładnie Lee Sin. Dobra, Tahmkench i Vayne na bocie. Olaf na topie, czyli ja z teleportem. Veigar na midzie z healem i Lee Sin na dżungli. Dobra, no tutaj kolega chyba. Dobra, Olafczy przez chwilę. Zaraz chyba ocknę. Dobra, co do Olafa, jak dla mnie bardzo mocna postać na topa, na dżunglę w sumie też. Na topa w sumie pasuje do na postacie, które mają ceceki. Taki Nasus ma ceceki, poza tym Olaf ma spore obrażenia w early dzięki swojemu E, które oczywiście maksujemy. No i dzięki temu jest bardzo mocną postacią na takie coś jak Nasus. Ja go polecam. W sumie na Lissandrę chyba był dobry, bo ma swoje ulti. Ale nie wiem. Za mało gram na topie, żeby takie rzeczy mówić. Ale Olafem czasem zagram sobie na topie i naprawdę fajnie się gra. Więc go też polecam. Jak ktoś nie lubi grać metą. Dobra, tutaj w sumie nie wiem, jak długo będę to pokazywał wam, jak długo go będę lał. On niedługo padnie, jak widać. Wziął sobie potka na początek, żeby jakoś tam wytrzymywać. Ale obijał go z E, many nie marnuje przez to. Tutaj słabo zagrałem. Ale też mam potki. Zaczęliśmy sobie oczywiście z Longswordem na niego. I tutaj właśnie powinienem grać Ignite'a. To jest minus, który nie zrobiłem. Super akcja z flashem mi wyszło. Jak gracie na Nasusa, to według mnie powinno się grać z Ignite'em, żeby wywierać na nie większą presję. No i tutaj widzieliście to, już by nie żył raz, albo nawet dwa chyba, jakbym grał Ignite'a. No ale że nie zagrałem tego Ignite'a, no właśnie takie rzeczy się potem dzieją. Co do E, nie wiem czy wszyscy o tym wiedzą, ale jeżeli z E last hitujecie, to wam przywraca HP stracone. Bo E kosztuje HP. Jeżeli last hitujecie, to nic nie kosztuje, to jest darmowe. Więc to jest super. I E także się skraca. E się też skraca z basic atakami. Jak basic atakujecie, to się E skraca. O, tutaj sfleszował sobie Nocturne. Ale ważne. Co do builda, to będziemy lecieli no, pod tanka tym Olafem. W teamie nie mamy w sumie tanka chyba. Znaczy Tahmkench jest tankiem. I Lee Sin nie pamiętam jak będzie szedł w tej grze. Ale lepiej, jak macie Lee Sina, lepiej iść pod tanka. Znaczy lepiej wziąć jakiegoś tanka Mundo, Olafa, coś takiego na topa. Żeby był jakiś tam front lane w teamfightu. Tutaj właśnie możecie sobie obijać tego Nasusa z E, bo wtedy nie kosztuje to was ani trochę many. A Olaf jest manażerny, jeżeli się gra pod Q. No tam w dżungli właśnie to Q warto używać. Ale wtedy to bardzo dużo mana kosztuje. Na linii jest już z tym gorzej. Nasus jak na razie ma 21 stack. No. Brawo!
że to i tak dużo. Dobra, przyspieszę tą smocę, a będę to cały czas pokazywał, ta gra 2-40 minut. Nie chcę, żeby ten film był taki długi. Tutaj on w sumie, no tak sobie gra, no ale nie wiem, jak w sumie grać na Olafa nim. A tu mam 6, więc już mogę się w niego wbijać. No bo dzięki temu slow nic nie zrobi. Pamiętajcie też, żeby W swojego uleczać, żeby się wyleczyć na moba. Bo W wam daje lifesteala i atak speeda chyba trochę. No ale ogólnie im mniej HP macie na Olafie, tym większy atak speed macie ogólnie. Więc też warto o tym pamiętać. Co do masterek do Olafa, w sumie mogę je dać pod filmem. Te takie masterki, jeżeli chodzi o masterki, taki typowy tank. Mam już Nasus nie mam many, więc trzeba by mi się chować. Trzeba by mi właśnie to zrobić. Warto też zwracać na to uwagę, bo nie wszyscy to robią. Że warto zwracać uwagę na manę przeciwnika. To też sporo daje. A i przy okazji to ta gra. To jest ranked w diamencie. Właśnie tak ludzie grają w rankedzie, na rankedach w diamencie. To jest przedsezon, to nie ma na co patrzeć. W przedsezonie to ludzie różnie grają. Się testuje różne rzeczy, ludzie. Nie ma co się spinać. Gramy z teleportem, więc uznałem, że zostanę dłużej na linii i po prostu tepnę. Z powrotem. A, nie mam teleportu, dlatego nie cofnąłem. Dobra, to jeszcze inaczej. Dobra, tu jeszcze nie cofam, ale odsunąłem się na wszelki wypadek. Miałem wardę. Czy mam? O właśnie, postawiony nie mam. Ale nie miałem. O, świetny ten tasek. Tasek. Ten topór. Tutaj widzicie, jak koleje ten. To jest chor, naprawdę. Po 250 trumów zadaje. On ma ile? 1000 HP? Tutaj wam nie leci. Ale 2 sekundy. Przykro mi, synu. A już go chciał kopać. Już słychać było ten dźwięk, jak Lissin go kopie. No ale kop nie wszedł, bo coś w kogoś upadł. Nawet Lissin asysty nie dostał. Szkoda. Szkoda mogłoby dostać. O właśnie tutaj. Wykorzystam ten atak speed, o którym mówiłem. Macie sporo atak speeda dzięki temu, że macie mało HP. 1,5 atak speeda. To jest też przyjemne. A to sobie spuszczymy tureta już. Okej. No i teraz w końcu cofniemy po takim czasie. Dobra, przyspieszę to, ten film będzie naprawdę za długi. Dobra, co do buildu. No to sobie lecimy tą łapkę na pierwszy item, jak akurat w tej grze. O, tutaj. Teleport na mida, przy okazji. Weźmiemy sobie też tureta. Tutaj chciałem jakoś pomóc, ale nie dało rady. Sam go zabił. Tutaj bierzemy tą łapkę właśnie na pierwszy itemek. Jest fajna na Olafa, bo Olafem leci Alin. A to daje tarczkę na HP, jeżeli wam zadadzą 700 damage'a w ciągu 5 sekund, to dostajecie tarczkę. A wy na ile to tarczkę? A, 30% z maksymalnego HP. A tu znowu zabiłem Nasusa, ale w czasie szukałem, ile tarczka daje, więc nic sobie mogę się sami popatrzeć, nic tu nie komentowałem. Po prostu go zabiłem, na jest już 0,4, więc na ile 100 staków, więc to jest trochę żałosne. Trochę żałosne, pani Nasus. Dobra, tutaj Nocturna nie ma szans żadnych ze mną. Jestem nafidowany bardzo. 6-0. 11 level, on ma. Jezus Maria, on ma 7 poziom. I on się w nie bił. Słuchajcie, to było bez sensu. Co do ulta Olafa, to jest. No, zarąbiste ulti, bo daje armora, resista, jak użyjecie na to co mówię. Na sekundę zwiększa trochę speeda. Mówiąc speeda, i nie można was ani zastunować, ani odbić, ani podbić, ani nic nie można wam zrobić. To jest naprawdę fajny ult.
tutaj chyba, no tutaj za głęboko, tego, zobaczcie jak długo nie. To było słabe, jak nie wiem, ludzie. Się tak wyglądają rankedy w brązie. Nafidujesz się, a potem wbijasz się pod tureta. Tak to się robi. Tu ogólnie mój team 0-4 na tym bocie, no ale nie jest źle. Lisnips chyba wszystko brał, z tego co widać. Ale ładnie. Ładnie grają, więc ja nie narzekam. Przynajmniej nie robię 0-10, bo czasem też się takie gry zdarzają. Dobra, tu mnie Nasus zdenerwował, jest nie. Chcesz się bić, naprawdę. Tutaj czekałem aż mi slowada. Czekałem aż mi slowada, wtedy użyłem multi. No i go po prostu zniszczyłem. Co do następnego itemka? Lecimy sobie Black Cleavera. Butki Ninja Tabi. Dla mnie w ogóle się nie opłaca Merkurku bulować na Olafa przez jego ulti, więc nie polecam w ogóle Merkurków na Olafa. Opłaca się tylko Ninja Tabi w sumie. Jak zazwyczaj na postaci opłaca się albo to, albo to. O, czekajcie, a dobra. Zazwyczaj się opłaca albo to, to na Olafa według mnie opłaca się tylko Ninja Tabi. O, tutaj chyba. Właśnie to. To była druga świetna brązowa wbita. Zabił mnie Nasus, który był 1-5. Właśnie tak to wygląda. Tutaj sobie składamy tego Black Cleavera. Teraz takie itemka się składa. I tutaj będziemy składać raczej Deathman Plate. Też fajny itemek na Olafa. Przydatny. Tutaj mogłem tymi siekierami, o właśnie. Podnosicie, bo on wtedy mija cooldown. No właśnie, o to chodziło. Dobra, to przypieszę. W sumie na Olafa chyba też się opłaca grać Frozen Heart, ale no nie na Nasusa, no tego nie zbudowałem. Ale jakbyście grali na jakiegoś, nie wiem, Tryndę, no to warto Frozen Heart. Dobra, przyspieszymy, bo to będą przełudnie. Tutaj już pinguję Olafowi, temu Lissinowi, żeby to spuszować. Pięknie. Tutaj chodzi, jest zła akcja, więc zostawię. Nie wiem, czy... A, dobra. Topór doleciał, więc jest asyst. Tutaj trochę te zaos. O, dobra. 7-3. Ale Lis nie żyje, więc spoko. Ale mają wyobwardowaną tę swoją dżunglę. Widać, że Lis nie się tam panoszył. Uuu, zjadł go, no, ten tam kręcic. Śmieszna postać. Dobra. I teraz dalej lecimy Olaf. Dobra, zbudowałem Black Cleavera i to... W sumie na ostatni item chyba tutaj zbudowałem jeszcze Hydrę. Nie tą co daje lifesteala, tylko tą drugą. Bo daje sporo HP. No i to było tyle. A tak to tutaj zbuduję raczej Deathman Plate albo Omena. Ale chyba Deathman Plate. Do tego bym dołożył Spirit Visage. Na tego Wiktora. I do tego w sumie bym dołożył tą Hydrę albo Omena. Tutaj pan, Nasus mnie zaczął denerwować. Trochę dużo tych mobów, ja się niepotrzebnie biję. Tutaj jaki disres, tak zobaczcie to jeszcze raz. Zobaczcie jak Gosu disrespektuje tego Nasusa. Disrespekt, ziom. Co to było? Dobra, przyspieszymy. Tutaj chyba będzie za chwilę taka fajna akcja. Jedyne co się boję to... Znaczy nie chcę się bić za bardzo z tym Wiktorem, bo Wiktor ma niezłego bursta. Nawet będąc 3-4. Będąc full HP. Poczekam sobie. Nie, to jeszcze nie tutaj. Wiem, że w tej gierce była taka fajna akcja, to jeszcze nie teraz. Dobra, zemsta synu.
Egan, bo się zdenerwował, bo patrzy na... O, jadą mnie, to jest fajne. Kurde, to pacjent jest śmieszne. Uuu, nie tak głęboko, synek. Nie mam nic ciekawego, po prostu nas zabijali. Właśnie. Wyszło 4 za, 3 za 4, więc... Tak, so. A nie, wyszło 4 za 4, dobra. No tu jeszcze Vayne przyszła w końcu. Mogliby Barona robić. O, już go pingują. Niepotrzebnie. Dobra, pokażcie co ten Olaf wyprawia. Dobra, zbudowałem tego Demon Plate'a, tak jak mówiłem. Fajny temek. Uuu, Lucian, burzynkę zrobiłeś. Nie tędy do wioski droga. Dobra, Drake. Drake'i trzeba robić. 1-1. Drake'a się dojemy. Przez 31-19, ludzie. No nie, najlepiej. No, w tym chyba chciał coś zagrać, ale on tylko po prostu zniszczył ten Faker. Tutaj z Lee Sinem. No, trochę przesadziliśmy, ale to jest nieważne. Ja w tej klasy, czy ja coś sobie kiedyś kupię. 700 golda. No, a z pierwszej wiedzy, że tu będę leciał, przyda się w końcu trochę MRS-a. Czy mam trochę MRS-a? Na pewno z tego. Z ulta. I chyba z run jakiegoś mam. Chyba tak. No i tutaj mam 180 armora, też dużo. Tutaj kiedy już tam AP stakowany, 760, to jest dobry kolega. Ciekawe rzeczy wyrabiacie. Tak się stakuje AP. Boże, co to było? Skory. Dobra, Gosu trochę za głęboko. Na sus cię nastakował, widziałeś co zrobiłeś. Już było 300 staków przez ciebie w 30. 10 staków na te, znaczy 100 staków na 10 minut. Bardzo mądrze. O którym przykro. Czy ty chciałeś zabić tego Veigara? Chłop. Dobra, i teraz będzie Baron. Dobra, parę zielonych. W sumie długo tego Barona robiliśmy bardzo, ale to przez to, że będzie był. Znowu za głęboko lecę. O, zjadł mnie, dobrze. Fajna postać. No, zabili go, poświęcił się dla Olaf. 11-5 jest temu, no, ładnie. Ładnie, ładnie. Dobra. Rera sobie zrobiliśmy przy okazji, no bo Lysin tak nie żyje, to już nie przydało. To tak mówiłem. Cooldowny dodatkowo. Nie wiem jak się to sprawdzi, ale jakby to policzymy, około 10% runek. Chyba albo 5. Tu będę miał 10, tu mam 20, 30, no będę miał 35 albo 40. Więc spoko. O! Tutaj za mocno. Nawet jakbym nie trafił, to bym nic nie zrobił. Miałem ulta. Więc w sumie ten grab taki trochę głupi. Dobra, teraz będziemy trochę puszować dalej. No bo w końcu trzeba otworzyć... A nie, na bocie otworzyli. Na bocie otworzyli? Ja nic o tym nie wiem. Dobra, co się będzie działo? Teraz tak, jeżeli nie ma z nimi Wiktora. Jeżeli nie ma z nimi Wiktora, a oni mają takie wysokie levele, to po prostu odpalamy ult i robimy takie coś. O, wzięliście tą tarczkę? Ten to już w ogóle ze mnie nie ma szans. Naprawdę mnie dużo bijesz. Miałem to w rankedy. Jadę 9 Nocturne. Boże. No chłopie, żeś się podstarał. W sumie to Ginsa chyba było ciekawe na tego Nocturna. Trzeba przetestować. Dobra. No i weźmiemy sobie na spokojnie. Zanim sobie myśleli, że we dwójkę tam nie odepchną od tego turę, to trzeba spuszczać na spokojnie. Murzyn wypędził z wioski, no.
Czasem tak się zdarza. Dobra, spiry wiedzą zbudowane i teraz co ja teraz leciał? To właśnie tą hydrę. Czyli chyba Tiamata zbuduję, bo mnie chyba zaraz będzie stać. O właśnie. Czyli tą hydrę lecę w tej grze, tak jak myślałem. No to spoko, ona jest w sumie spoko, bo daje dużo HP. Trochę AD mi się przyda więcej. Będzie było chyba 300 AD i ponad 4K HP, no. Spoko. Bardzo mi się to podoba. Jakbym grał na dżungli Olafem, to właśnie nie wiem, co bym zbudował. Czy tą łapę? Czy wystarczyłby mi ten okazji? O, tutaj nie wyszło. O. Nie, no jak nie wyszło? Nikt nie posądzał pana Lisy na takie co? O, ma sus. Patrzcie na to. O, właśnie na to nie patrzcie, bo nic nie robi. Cały. A, bo nie multi. Czemu puścił? Nie, nie puścił. Z tego ulta ten hobby robił na hita. Cześć, nie pójdzie, bo ja uciekłem trochę. Dobra. 14-6, spoko, 200 farmy. Jeszcze 5 minut gierki zostało. Dobra, jeszcze tutaj nie zaczaję. O, piękna ta siekiera, piękna. Dobra, ulti, po prostu uciekam. Dobra, spowolnimy tego teamfighta, zobaczymy jak tam. Ten go zjadł. O, chyba za wcześnie go wypluł. Nie podchodź, nie podchodź. To tyle. O, Lisi, a Lisina za mnie nie było. Dobra. Dobra. O, Lafa chce cię dogonić. 500 momenta prawie, spokojnie. Dobra, patrzcie jak się z tego wuleczę. Jestem tankiem. W ogóle nie mam itemów na lifesteala. Po 200. Znaczy po 100, to jest fajne. To jest fajne. Z tego E zadaje 250, sporo. Sporo brzmi. Jedyny minus w sumie tego Olafa jest taki, że on nie ma żadnego dasza. Ciężko dojść czasem. Do tego już, ale tak to spoko. Teraz mi murzynku nie uciekniesz. Dobra. Oraz kopał mnie. Tak to już jest. Zdenerwował się. Zobaczmy jakie place robi tutaj. Co to było? Pół życia na hita. Ejga, spokojnie. Milion AP? 1037, spoko. Nasus ma już 360 staków, no to już są poważne staki, no naprawdę. Już się zaczynają chyba bać tego Nasusa. Okej. Dobra, chyba będziemy próbowali w końcu tego barona. Chwila. Co tu się dzieje? Czekaj, to mi spod kontroli uciekło. No właśnie, mam tą hydrę na tak dużo. Ale czekaj. Nie no, może mnie ciągle zabija, no coś jest nie tak. Albo wędzem, nie? Jaka chamska zonia, no to jest co? Dobra, czy ona weźmie tureta, czy ona nic nie. Czy ona chociaż zabiła murzynę? Dobra. To sobie muszę popatrzeć jak Olaf leży. Nie wiem czy oni te wezmą w sumie. Nie wezmą, zobaczcie jak to robi. Trochę za szybko. Dobra, zobaczmy jak tam Olaf sobie radzi. No i teraz właśnie 300 AD prawie. 280, 4300 życia. 4800, dobra. Czyli 5000 życia, no dobra. No to więcej niż pamiętałem. 5 HP, 300 AD, spoko. I rezisty też ładne.
180 MRS-a, 20 armora. Mocna postać. Tylko właśnie nie mamy w tym fajta obrażeń, bo wojny nigdy z nami nie ma. No, teraz już byśmy ich spokojnie zgnieśli. Po 120 się lecie, fajnie. Dobra, koniec gry. Koniec gierki. Z Veigarem, kurz. Dobra. To chyba tyle. Oni się chyba poddadzą, bo po prostu ich skończyłem. Dobra, to tyle. Dzięki, że oglądaliście. Dajcie suba, lajka, jak się podobało, tak jak mówiłem na początku filmiku. No i to tyle. Nowe filmiki niedługo będą na kanale. No i dzięki za oglądanie. Trzymajcie się.